Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra, i witam was w kolejnym odcinku z gry Graveyard Keeper, tak. Można powiedzieć, że troszkę pograłem, przygotowałem się do tego odcinka, żeby wam pokazać co i jak, więc chodźmy. Na początku zrobiłem sobie parę chlebów. Teraz idziemy tak, idziemy do kościoła odprawić oczywiście mszę, ale to będzie nowa msza, gdyż zrobiłem sobie nową modlitwę. Co prawda brązowej jakości, ale jest to modlitwa o ofiarę, dzięki czemu wpływ skazania 50%, ofiara skazania 20% i że możemy niby zarobić więcej kasy. Zobaczymy jak to wyjdzie, więc chodźmy, nie kupuję żadnych świec, bo jak wiecie, chcę zebrać kasę, żeby no pokupować co tam różne rzeczy, tak? Możemy kupić na przykład bodajże pozwolenie na handel, czy tam na coś tam, no dla kupca, więc też myślę, że pójdziemy w tym kierunku też, żeby tą fabułę popchnąć do przodu i tak dalej. Ale dobrze, zobaczymy jak ta modlitwa się sprawdzi. Wykonaj. Dobrze, ludzie idą. Ale przyszło to jakby mniej osób, bym powiedział. Nasz kościół jest super. Ile wpadło? 4-5. Czyli będzie pewnie 7 wiary. Dobra, niezłe, niezłe, dobra. Bardzo prosimy o datki. Zobaczymy teraz ile będą wrzucać, bo wiary jest tyle samo, czyli 7 wiary. Ty, patrzcie się ile wrzucają, bo wrzucali po 11, 12, 10, a teraz jest po 30. Ale nie. Czekajcie, uczestniczy 13, uzyskana wiara 5. Zebrane datki 268, wynik powodzenie, powodzenie 100%, premia do wiary 2, premia do pieniędzy 234. Czyli czekajcie, teraz w sumie nie wiem, czy wpadło nam 268, 5. Dobrze, ale chodzimy teraz tak, skoro żeśmy odprawili wiarę, chodźmy teraz do naszego domku, bo jest pomysł taki, że chciałbym zarobić troszkę. A możemy zarobić, bo mam 40 wina narobiłem. Tu mam jeszcze jedno mięso zapakowane. Chodźmy jeszcze zrobić. Dwa mięsa mogę zapakować, więc to wszystko sprzedamy karczmiarzowi. I chodźmy jeszcze po, jak to się nazywa, po świadectwa pochówku, właśnie, mam 4, czyli mam 4, 3 mięsa, 4 świadectwa pochówku i 40 wina. Okej, użyj pod martwym koniem. Handluj. Proszę cię bardzo. Sprzedaję ci 3 mięsa, 4 i 40. Zarobimy 30 srebrnych. Proszę bardzo. Dobrze. Czy jest coś, co ja bym mógł od ciebie kupić? Miska zupy dyniowej. Masz gdzieś coś ciekawego? Nie masz. Masz cebulowe krążki, ale interesowałoby mnie. A po ile masz piwo? Tylko kurde, nie pamiętam, jakie tam piwo miało być. Czekajcie, popatrzymy na postacie. Aha, zbuduj namiot z przykąskami na wzgórzu wiedźm. Hmm.
Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jakie to tam miały być te, ale można by było kupić od niego te piwa i wina. Czekajcie na chwilę. Już jestem. Okej, spróbujmy. Chociaż nie wiem, czy to jest tutaj, ale podeszedłbym, czy to już. Ale chyba to nie będzie tutaj. A może. Tak. Podejdźmy sobie na to wzgórze. Wjedźmy. Tam mamy ten bufet. Zobaczymy, jakie i co możemy przynieść. Bo skoro mamy kasę, to może by się udało popchnąć fabułę do przodu. Aha, czyli mamy podać 10 piw złotych i 5 burgerów złotych. Ci dalej tutaj stoją. Wiecie co, ja bym poszedł, wróciłbym się do tej karczmy, popatrzyłbym, czy mogę coś kupić od tego karczmiarza. Jeżeli bym mógł kupić 10 złotych piw i 5 burgerów, to mógłbym już się przygotować na misję dla Inkwizytora. Bo teraz tak, teraz będzie dzień wdzięczki. Dla wdzięczki nie mamy nic. Dla kupca nie mamy nic, bo potrzebujemy 50 bodajże srebrnych, żeby zrobić, kupić to pozwolenie na handel, bodajże jak, chyba tak to się nazywa. Handluj. Gościu, masz, ty nie masz w ogóle piw. Masz piwa, ale masz srebrne i brązowe. Burgerów też nie masz. No niestety, dobrze, no to co, użyj ukochany dom. Okej, chlebki nam wpadły. Co teraz robimy? Odprawiliśmy mszę. Co ja tutaj mam przy sobie? Dobra, mam wiarę. Aha, wiary nie rzuciłem w kościele. Chodźmy rzucić wiarę i zaraz wam pokażę, co, jak się przygotowałem, bo naprawdę dużo tego było, ale dobra, tak, wiarę zrzućmy, ok, czysty papier myślę, że mogę zrzucić tutaj, mam przy sobie jeszcze nekronomikon dla żmija, ale żmij będzie za 3 dni i teraz tak, odblokowałem sobie w technikach, bodajże gdzie to będzie, rolnictwo i natura? 3 chyba tak. Co odblokowałem? A, odblokowałem warzelnictwo i stanowisko warzelnicze. Odblokowałem. To już było. To było. Ciężkie alkohole. Destylator odblokowałem i beczka fermentacyjna, czyli butelka cydru jabłkowego, butelka cydru porzeczkowego. Tak, to wszystko sobie odblokowałem, także doszło nam nowe te i teraz tak. Beczka fermentacyjna. Powiedzmy, że ja bym ją zrobił może tu. Ok. Możemy zrobić stanowisko warzelnicze. Niech będzie tu. Możemy zrobić beczkę na. A nie beczkę na wino. I co ja chciałem w ogóle? Destylator alkoholu. To jest bardzo duże. Dobrze, więc tak. I zobaczymy, co tu będziemy mogli robić.
za chwilę. Pobudujemy sobie to wszystko, także nasza, można powiedzieć, winiarnia, destylarnia się rozwija. Ok, i teraz tak. Karetka jechała. Tu mamy beczka na wino, czyli beczka na wino jest. To jest prasa do winogron. Czyli mamy prasę do winogron i beczka na wino też było. Czyli to i beczka na wino mamy. Teraz zbudowaliśmy bodajże beczkę fermentacyjną, stanowisko waszelnicze i destylator. Czyli byśmy mieli to. Tak, czyli mamy wszystkie możliwe rzeczy. Wykonaj trunek, butelka cydru porzeczkowego. A, to też jest potrzebne paliwo. Dobrze, ale myśmy mieli chyba tam węgiel. Zaraz popatrzymy. Tu też jest potrzebne paliwo. Kufel piwa. Woda, chmiel i zboże. Zboże byśmy mieli. Okej. Okay. Chmiel jeszcze nie wiem skąd pozyskać. Aha, i tu możemy zrobić butelkę cydru porzeczkowego. Okej, okay, zróbmy to. Nastawmy, a ja idę po węgiel. Ja idę po węgiel. Zobaczymy, czy mam węgiel, ale mi się wydaje, że miałem jeszcze. Tak, mam 154, więc może weźmiemy setkę, żeby nie było, że wezmę wszystko, bo tutaj też piece wszystko potrzebują. I zobaczymy, porozdzielamy to paliwo z węgla. Weźmy 50 tu i 50 tu, dobra, wykonaj. Tu możemy zrobić, aha, i to są pewnie też różne jakości, czyli chmiel trzeba będzie gdzieś kupić, może u kupca, chociaż nie jestem pewny, ale chyba, że rolnik będzie miał. Możemy się też przejść do rolnika. Tu możemy zrobić trunek. Aha, czyli tu jest czerwone wino. Aha. Czyli czerwone wino, czyli musiałbym mieć wina i z tego wina dopiero zrobić trunek. No dobrze. Ale to nie jest jeszcze koniec tego, co ja bym chciał, bo tak, tu mamy, aha, nie mamy już cydru, a czemu mi to zostało? Czyli ja jeszcze musiałem coś zrobić jednego, tylko nie pamiętam co. Prasę do winogron mamy i beczka na wino też jest. I to jest przygotowane na beczkę na wino. Tylko, że ja beczkę na wino mam tu. Tak. Tylko, że na razie nie zrobię, bo nie mam już wina. Jak to się robi? No, troszkę to trwa. Dobrze. Ale teraz chodźmy. Zobaczymy, jak nasze winogronka. Czy rosną, czy nie rosną. O, chyba urosły. Tak jest, możemy zebrać. No, powiem wam, że siedziałem dzisiaj troszkę w tych technikach i pokupowałem sobie różne rzeczy, także co tu mogę zasadzić? Mogę zasadzić to do skrzynki, otwórzmy nasiona, więcej nie mam nic.
Mogę jeszcze coś zasadzić, czy nie za bardzo? Nie. 3, 2, 1. Nie mam nasion, ale zasadziliśmy dwa pola, także już sobie będą rosły. Więc idziemy do domu zrzucić te winogrona. I myślę, że możemy się przygotować na... Dobra, zrzućmy to. Ile mamy? 4, 14, 8. Z tego nic za bardzo nie zrobimy. Tu mam biały proszek, który mógłbym zrzucić w kościele. Dziś jest dzień wdzięczki bodajże, więc z wdzięczką nic nie zrobimy. Ale jutro jest dzień kupca. Biały proszek, ok. Teraz tak. To nam się robi. O, już za chwilę będzie końcówka, więc zobaczymy, co będziemy mogli z tego zrobić. Co my tu jeszcze mamy? Mamy te porzeczki i możemy w sumie weźmy je. Weźmy te porzeczki, zrzućmy je wszystkie tutaj. I czy jest tutaj coś, co mógłbym zrobić z tych porzeczek? Nie, to jest na piwo. A tu też nic nie zrobimy. Ale mogę wykonać... Aha, 20. Dobra. Aha, i żeby zrobić 10 butelek cydru pożyczkowego, musiałbym mieć 2 kubły. Zrzućmy tą butelkę cydru, zrzućmy ten kubeł i chodźmy na górę. Bo teraz tak, podblokowałem sobie coś takiego jak stalowy miecz i stalową zbroję. I mogę to zrobić. Tak, wpadł nam stalowy miecz, więc ten sobie wymieniamy, a ten sobie zakładamy. Ten ma 15 obrażeń, ten lepszy, tamten miał tylko 10 obrażeń. Teraz tak, teraz tutaj mogę zrobić stalowy pancerz. Czym to się różni? Że oczywiście 30-25 energii. W sumie chciałbym właśnie wiedzieć, bo nie ma tutaj żadnego opisu, ale no wydaje mi się, że stalowy pancerz będzie lepszy. Więc potrzebujemy 5 złożonych części. Ale my złożonych części nie mamy. Ale mamy żelaza, także możemy zrobić. Mamy chlebki, także energia jest. 4. I tu mamy 1, mamy 5. Stalowy pancerz. Ok. Badania nie ukończono. Żelazny pancerz ściągamy, zakładamy stalowy. Co prawda nie widzimy tego, żebyśmy ten pancerz mieli, no ale trudno. Dobrze, chodźmy się więc przespać. No jeżeli chodzi o kasę, no, można powiedzieć, żeśmy troszkę zarobili. Także patrzyłem też, że mógłbym pokopać sobie znowu trochę kamienia i zrobić ten kamień na ogrodzenie, ale to na razie się tym nie będziemy zajmować. Dobrze. Tu nam rośnie. Ja bym się przeszedł tak. Dziś jest kupiec, więc chodźmy popatrzeć do kupca, co możemy u niego zrobić, bo u kupca mieliśmy ten pozwolenie na handel i
pozwolili na handel i te obiady chyba złote. Tylko, że tego na razie nie możemy zrobić. Jest pan kupiec. Dzień dobry, panie kupcu. Nie mam. Handluj. Nasiona winogrona. Ryba po królewsku. O, właśnie. A jakbym kupił rybę po królewsku? Ja miałem tam chyba złote krążki i jeszcze coś. Może udałoby mi się zrobić te 5 obiadów. A weźmy tę rybę po królewsku. Chyba, że ja już od niego kupiłem, ale to zobaczymy. Wiecie co? Zrobimy tak. Użyj, ukochany dom. Tak, możemy zrobić obiad. Dobra, co tu byśmy dali? Tu możemy dać cebulowe krążki. Ryba po królewsku i tutaj możemy dać złote ciasta. Aha, to jest pieczone łosoś. Tu jest ryba po królewsku. Tak, i my mamy tak, wykonaj. Aha, czyli to wpadł jeden obiad. Dobrze. Troszkę będzie klikania. Dobra. Czemu nie mogę zaznaczyć od razu, że chcę na przykład 5 obiadów i tyle. Żebyśmy zdążyli. Kurde, nie to. Co ja chciałem? Gdzie są te... Czekajcie, te cebulowe krążki. Są tu. Dobra, jedziemy teraz tak, ryba po królewsku. Okej. Ciasto, wykonaj. Mam nadzieję, że zdążę, bo jeszcze dziś bym... ogarnął chociaż tego kupca z tymi obiadami. Wykonaj jeszcze jeden obiad. Przeteleportujemy się do pod martwym koniem. Także straciliśmy troszkę kasy, ale nie dużo. Ciasta zrobiłem sam, tak żeby nie było. Okej, mam 5 obiadów. Użyj. Pod martwym koniem. Wyjdź szybko do kupca. Dzięki za twoją rybę po królewsku. Mam te obiady, o które prosiłeś. Nie było łatwo, ale przyrządziłem je. Wyglądają świetnie, jak od prawdziwego mistrza kuchni. Jutro we dworze będzie aż huczać od plotek o dzisiejszym obiedzie. Przyjdź za tydzień, a powiem ci, jak poszło. Dobrze, handluj. Powiedz mi, czy masz coś, gościu? Masz jedwab? Nasiona winogrona. Wziąłbym... No nie wiem ile. Ze 4... Tych mógłbym wziąć 8. To na razie tyle. Oszlifowany diament, nie wiem po co mi to. Ty tu masz fajne rzeczy. Dobrze. Okej, to teraz tak. Chodźmy jeszcze szybko do rolnika. Zobaczymy, czy będzie miał coś nowego, bo szczerze powiedziawszy, nie wiem, gdzie będę mógł znaleźć ten chmiel. Handluj, co ty, gościu, masz? Masz mąkę, masz nasiona marchwi. Nasiona marchwi bym wziął wszystkie.
Kapusta, zboża, soczewica. Czekaj, to na razie tyle. Co chciała w ogóle nasza Klotylda? Nic, ten, nie mam żadnych tam. Dobra, pokaż mi, czy masz coś takiego jak nasiona cebuli, soczewicy, no zboże, ok, ale w takim wypadku nasiona buraka, zboże, kapusty, cebuli. Ciekawe to jest, gdzie będę mógł znaleźć nasiona. Gdzie będę mógł znaleźć nasiona chmielu? Albo w ogóle sam chmiel? Jak to do tego dojść? No ale cóż, no. Co mamy ze sobą? Dostaliśmy złotą opowieść, znaczy się srebrną opowieść. Mamy nasiona. Dobra, to od razu wiecie co, ja sobie te nasiona zasadzę, bo mamy ich dość sporo i myślę, że to przygotujemy się na ten, po prostu po to, żeby osioł miał dużo marchewek. Okej, okay, zostały nam jedne nasiona, więc zrzućmy je do... Czemu tu się nic nie robi? Zrzućmy je tutaj do skrzynki z nasionami. Mamy coś, co moglibyśmy posadzić. Mamy soczewicę, mamy i tyle. A soczewica nam wyrosła? Wyrosła. To zbierzmy ją. I zasadź nową soczewicę. Dobrze, zrzućmy tu soczewicę, odpady rolne. I mamy jeszcze nasiona winogrona, więc możemy ich je też od razu zasadzić. Ale w związku z tym, że idzie noc, a następny dzień będzie żmij, to ja się prześpię i zakończę ten odcinek. Był safe, czy nie był safe? Był safe, ok. Więc mam nadzieję, że się podobało. Myślę, że dużo zrobiliśmy, popnęliśmy i troszkę fabuły. Przede wszystkim cieszę się z tego, że dotarliśmy do tego etapu, że już nowe jakieś trunki możemy robić dalej. Mam nowy miecz stalowy, zbroję stalową. W kościele nową mszę odprawiłem, także mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć.